Witajcie moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z bardzo fajnymi zbiorami opowiadań z anatomią pęknięcia Michała Protasiuka oraz z dziwną pogodą Joe'ego Hilla. Moi kochani, obydwie te książki są zbiorem opowiadań. W obydwu przypadkach jest to fantastyka oraz science fiction. W anatomii pęknięcia jest więcej science fiction, a w dziwnej pogodzie jest więcej fantastyki. Pojawiają się tu także elementy kryminalne oraz sensacyjne. W anatomii pęknięcia jest 6 opowiadań. Mówią one o naszej przyszłości, o tym, co się może wydarzyć, gdy pandemia już się skończy. W opowiadaniach tych rzecz dzieje się za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. I przykładowo w jednym z opowiadań możemy poznać nowe sposoby wyboru prezydenta, nowe zaawansowane metody, które wpływają na wyborcę. Możemy także przeczytać o chorobie, którą wywołują aplikacje społecznościowe i ogólnie internet. Jest to także bardzo, bardzo ciekawe opowiadanie, które mówi o kompletnie nowej sieci internetowej, o deepfake'u, w jaki sposób ta technologia może wpływać na naszą przyszłość i w jaki sposób możemy z nią walczyć. O sztucznej inteligencji, która wymknęła się spod kontroli i zaczęła siać zniszczenie. I ostatnie opowiadanie, które no, mi osobiście najmniej się spodobało, ale również jest świetne. Opowiada o przyszłości, gdy rozwój i postęp stanęły w miejscu. Nikt nie potrafi wymyśleć niczego nowego. W tym opowiadaniu dowiecie się, dlaczego tak jest i dlaczego tak się dzieje, co jest tego przyczyną. W dziwnej pogodzie opowiadania są 4. Pewien mężczyzna ma aparat fotograficzny, za którego pomocą wymazuje część pamięci, robiąc komuś zdjęcie. Nerd, główny bohater tego opowiadania, musi stawić czoło złemu fotografowi i go unieszkodliwić. W kolejnym opowiadaniu, najdłuższym, poznajemy historię parę osób, między innymi młodej kobiety Aiszy, której kuzyn został zabity przez policję, bo wydawało im się, że jest niebezpiecznym przestępcą. Tak, kuzyn oraz Aisza są czarnoskórzy. I gdy Aisza dorasta, zostaje dziennikarką. Oraz poznajemy historię pewnego mężczyzny, ochraniarza w centrum handlowym. W centrum handlowym tym wybucha strzelanina, ochraniarz powstrzymuje napastnika i staje się bohaterem. Jak się okazuje, ten mężczyzna wcale nie jest taki wspaniały, jakby się wydawało, i Aisza stara się to udowodnić. Jest to opowiadanie kryminalno-sensacyjne i jedyne w tym zbiorze kompletnie pozbawione jakichkolwiek elementów fantastycznych. W kolejnym opowiadaniu pewien mężczyzna skacze ze spadochronem. Zamiast przelecieć przez chmurę, ląduje na niej. Główny bohater tego opowiadania chciałby zejść z powrotem na ziemię, ale chmura nie chce go wypuścić. Moim zdaniem jest to bardzo oryginalne i ciekawe opowiadanie. No i ostatnie opowiadanie jest o deszczu. Zaczyna padać deszcz, ale nie jest to taki zwykły. Zamiast kropel wody z nieba spadają kryształy. Cienkie i niezwykle ostre, zabijając każdego, kto akurat był na zewnątrz. Obydwa te zbiory czyta się z prawdziwą przyjemnością. Każde opowiadanie jest wciągające i ciekawe.
Anatomia pęknięcia jest bardziej wymagającą lekturą. Są tu poruszane zagadnienia, które bardziej angażują czytelnika, ale są one napisane w łatwy i przyjemny sposób. Z kolei Dziwna pogoda jest bardzo lekką lekturą, przy której świetnie się odpoczywa. Przy wszystkich tych opowiadaniach bawiłam się świetnie. Jeżeli lubicie czytać zbiory opowiadań o tematyce fantastycznej, science fiction, myślę, że obydwie te książki będą Wam się podobać i miło spędzicie przy nich czas. Leciutka i przyjemna Dziwna pogoda oraz trochę trudniejsza i bardziej ambitna Anatomia pęknięcia. Obydwie te książki oceniam na 8 na 10. Każda z nich jest inna, ale każda bardzo dobra. Okładkowo Dziwna pogoda kosztuje 41,90, ale na Empiku jest obecnie w promocji i można ją dostać z rabatem 46% za 22,79. Anatomia pęknięcia okładkowo kosztuje 45 zł, ale z rabatem 30% można ją dostać za 31,50. Obydwie te książki są porządnie wydane, w twardej oprawie i obydwie bardzo serdecznie Wam polecam. Moi kochani, to już wszystko, co mam Wam do powiedzenia na temat tych dwóch książek. Dziękuję za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się cieplutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!